Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w końcu doczekaliśmy się aktualizacji. Już traciłem wiarę, że dzisiaj będzie aktualizacja. Więc na samym początku wszyscy, którzy się jarają, łapeczka do góry. Cieszę się, bo dzisiaj będziemy grali w Brawl Stars i to chyba do bladego świtu. I dzisiaj, moi drodzy, zrobimy coś niesamowitego, szalonego. Wszyscy, którzy oglądają mnie z Fortnite'a, wiedzą, że jak co sezon kupuję 100 stopni karnetu bojowego. A dzisiaj kupimy wszystkie stopnie karnetu zadymiarskiego, moi drodzy. Więc jeżeli pod tym filmem zostawicie 30 kałapek, to w następnym sezonie robię to samo. Dzisiaj wydamy ponad 500 zł na tą chorą gierkę na telefon. Serio. I moi drodzy, dzisiaj też przygotowałem dla was konkursik dla wszystkich osób, którzy no niestety nie mają szansy sobie kupić za pieniążki. To postanowiłem, że zrobię dla was konkurs i 5 osób. 5 osób wygra karnet zadymiarski, a dokładnie PSC na ten karnet zadymiarski. Na moim Instagramie w tym momencie pojawiło się zdjęcie, a do Instagrama macie link w opisie. Musicie pod tym zdjęciem konkursowym oznaczyć 3 swoich znajomych, zafollowować i zostawić serduszko. Liczę na was, wbijajcie, wyniki ogłoszę jutro, bądź też pojutrze wieczorem. A teraz przejdźmy na moje konto, bo już się nie mogę doczekać. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie. Ja już sprawdziłem, jak wyglądają eventy. Jak widzimy, gorąca strefa powróciła. Mamy karnet zadymiarski. I tak oto, moi kochani, on wygląda. Wow, ile jest poziomów do odblokowania? Aż 60 poziomów, dobra, misje. O kurczę, wygraj 3 gry, 3 razy zbiory klejnotów, ukończ poziom walka z bossem, zadaj 18 tysięcy obrażeń na napadzie, 18 tysięcy na oblężeniu, wygraj 3 gry, starcie duo, 18 tysięcy na spajku. Okej, okej. I moi kochani, tak jak powiedziałem wam na wstępie, kupujemy 2000 gemów za 500 zł, za 500 zł. Mam nadzieję, że pod tym filmem zostawicie 30 tysięcy łapek. Lecimy! Zwariowałem. 2000 gemów jest na moim koncie. Nigdy tak dużo gemów nie miałem. Naprawdę. Karnet zadymiarski, aktywuj. Kupmy sobie ten ulepszony od razu. Za 240 gemów, 250 gemów. Ok. Mamy, zobaczcie, ile już skrzynek do odblokowania. Pięknie. Plus 30 gemów każdy poziom? O kurcze. O kurcze. Czy mi starczy gemów? Boję się, moi drodzy, że mi nie starczy. Może coś źle przekalkulowałem? Dobra, lecimy dalej. 30 poziom. Przepraszam, 27. 30. Teraz będzie, tak? Tak, teraz jest 30 poziom. Okej. Ja dziękuję. Co tutaj się dzieje? Jeżeli zostawicie 30 tysięcy łapek pod tym filmem, to w następnym sezonie robię to samo, nie? To samo robimy w następnym sezonie, moi drodzy. Kupujemy cały karnet zadymiarski. I przypominam, na moim Instagramie, link w opisie, możecie wygrać właśnie karnet zadymiarski. Wbijajcie, zostawcie followka, oznaczcie po zdjęciu konkursowym 3 znajomych i zostawcie serduszko po zdjęciu konkursowym. Link w opisie. Dobra, 50, 58. I moi drodzy, 60 poziom. Ja dziękuję, czy wy to widzicie? Mam już wszystko, zostało mi 285 gemów tylko. Ja dziękuję. Okej, moi drodzy, skoro kupiliśmy cały karnet zadymiarski, otwórzmy sobie teraz kilka skrzynek. Okej, mega box poszedł. Otwórzmy sobie te skrzynki, wiecie, te lepsze. Nie wierzę, nie wierzę. Chromatyczny zadymiarz Gale z drugiej skrzynki. No zostawcie łapeczkę w górę, no kochani. 30 koło łapek i jutro wjeżdża odcinek, jak otwieram cały karnet bojowy i nie wiem, w sumie nie wiem, na co będziemy polowali. Serio, pewnie wymaksujemy całe konto i nazbieramy golda, no chyba, że poczekamy na następną postać. No nie wiem, zobaczymy. Powiem wam, że jestem zaskoczony tym, co się teraz wydarzyło. Gale to nieznający spoczynku, niezmordowany pomocnik. Przeciwników smaga wichrem i śnieżycą, a jego superatek odpycha wrogów potężnym porywem wiatru. Patrzcie na to, jak to przekozacko wygląda. Ten motyw wczytywania nowej postaci chromatycznej jest przekozacki. Dobra, słuchajcie, ja chciałem odblokować cały karnet bojowy, a my już mamy Gale'a. Już w tym momencie, moi drodzy, mamy Gale'a. No i moi kochani, przetestujmy tego wariata od razu. Starcie solo, lecimy. No, jaram się w opór, naprawdę jaram się w opór. Okej, lecimy z meczykiem. Przez chwilę coś mi się zwisiło, nie mogłem w ogóle dołączyć do gry. Z pewnością dlatego, że no dużo osób dołącza. Dobra, patrzcie co robię z Barrejem, patrzcie co robię z chłopem. Pierwsza gierka od razu, po 1080 atakuje typa. W sumie tego Gale'a moglibyśmy sobie ulepszyć. Po tym meczu sobie go troszeczkę ulepszymy. Dobra, ult! Ale kozacko odbiłem Jessie, widzieliście to? Ciekawe, jak otwieram skrzynki. Aha, czyli to nie działa tak, że te
kule śnieżne przeszywają te skrzynki. Czyli te kule śnieżne w pewnym momencie po prostu, kiedy dotkną celu, znikają. No dobra, myślałem, że one tak będą jak atak Poco przebijały, ale dobra. Bardzo szeroki ma ten atak. Coś mi się wydaje, że Gale niedługo dostanie nerfa, z pewnością na zasięg swojego ataku, szerokość ataku, no i na siłę odpychania. Jeszcze wspomnijcie Farala słowa. Dobra, uwaga, leży, gościu. Wielkie starcie. Kolejne cuby, co? Czekaj, Shelly, tak? Tak, tu jest Shelly. Mam 8 cubów z Gale'em, jakieś problemy z internetem albo z serwerem, już przeszło, dobra, na szczęście. Dobra, Shelly. Nie, Gale, co ty robisz? Miałeś atakować Shelly, zobaczcie, jaki mam daleki zasięg, przecież ty jesteś przesadzonego. No, ta postać jest zbyt OP. Ta postać jest zbyt OP, moim zdaniem. Mortki, serio, mówię wam. I ult, żuł, leży. Ale zwycięstwo, wow. Ja dziękuję. Ten staruszek jest przecudowny. Kozak. Ale ma fajną cieszynkę, on tą swoją suszarką, to jest taka do odgarniania liści, poddmuchał swoją czapkę. Dobra. Otwórzmy sobie kilka skrzynek, nazbierajmy punktów do Gale'a. Gdzie mamy te skrzyneczki? Karnet zmiarski. Otwórzmy sobie Big Boxa. Okej, okay. 150 do Gale'a. Cudownie, kolejna skrzynka. 10 do Gale'a. Big Boxik i kolejne punkty do Gale'a. Dobra, gemy sobie odbierzmy. 100 monet sobie odbierzmy. Dobra, kolejna skrzynka. Boom. Dobra. Okej. Okay. Kolejna skrzynka. I kolejna skrzynka. Na razie, moi drodzy, tyle mi wystarczy tych punktów. W następnym odcinku sobie wszystko wymaksujemy. Nie chcę, wiecie, wszystkiego w jednym odcinku zrobić. A tak będzie zawsze jakiś kontencik na przyszłe odcinki, więc zapraszam was. No ja najprawdopodobniej już jutro, więc sobie Gale'a naszego wymaksujemy w opór. Mam bardzo dużo golda. Bardzo fajnie to wygląda, kurczę. I też jutro sobie przetestujemy nowy skin, jeżeli chodzi o Gale'a, bo już mam odblokowany, ale jeszcze karnetu bojowego tego nie odblokowałem. Generalnie jaram się w opór tym, że co 2 miesiące, o ile dobrze mówię, będzie dostępny nowy karnet zadymiarski, więc mega fajnie, bo za każdym razem będziemy dostawali nową postać, tak mi się wydaje, no bo raz na 2 miesiące na pewno będzie musiała wejść do gry jakaś postać. No i będą do niej od razu skiny, więc taki karnecik zadymiarski, który kosztuje tak naprawdę 2 dyszki, no to mi się wydaje, że to nie jest duży koszt, jeżeli gramy Brawl Stars, bo i tak z tego karnetu wypadną nam jeszcze jakieś gemy, więc no polecam, generalnie polecam, jeżeli gracie w Brawl Stars, nie? A jeżeli, tak jak mówię, nie macie jakiegoś tam pieniążka na karnet zadymiarski, ja będę organizował do was konkursiki zawsze, co sezon. Więc mi się wydaje, że to też będzie spoko. Dobrze, ale koniec już o tym. Pograjmy, nacieszmy się grą naszym nowym dziadkiem. O, ho, Jackie! Czy pani zwariowała? Dobra, jeszcze jeden strzał. Powinna paść. Patrzcie, nie trafiłem jej. Dobra, uciekła. Miała szczęście. Bomba. Wichura! Odepchałem ją. Kurczę, ta wichura jednak jest spoko, ale jak jest postać za daleko, to mamy mega problem, bo ją odpychamy jeszcze dalej. Jak nie damy jej ostatecznego właśnie ataku, no to ta postać może nam uciec, no i już będzie... Aha, dostał meteorytem. Poza naszym polem zasięgu. No nie wiem, dajcie znać sami, co sądzicie o dziadku. No, dla mnie dziadek jest petardą. Naprawdę jest petardą. I teraz w ogóle fajnie wygląda te wszystkie doświadczenie. Ile dostaliśmy, ile za rangę, ile żetonów. Zagrajmy jeszcze raz, bo te gierki są naprawdę mega szybkie. Okej, starcie solo, let's go! Wiecie co? Może zagrajmy sobie teraz bardziej odważnie. Weźmy tylko jednego cuba i wjeżdżamy od razu na środek. Dobra, Dynamite. Mam mało życia, zapomniałem, że Gale ma bardzo mało życia. To nie jest jakaś super tankująca postać. I czy ja wygram z tym Dynamite'iem? Kurczę. Tak, ginie. Też zginąłem, no nie wierzę, no! Ej, pierwsza porażka Gale'em. Zero. Na szczęście zero. Jesteśmy cały czas na swoim, że tak powiem. Dobra, jakiego teammate'a byśmy mieli? Mamy kogo? Jessie! No i spoko, Jessie jest moją ulubienicą. Zresztą każdy o tym wie, kocham tą postać, jest cudowna. Dobra, panie Jessie, musimy się sfokusować na skrzynkach na szybko. Tu jakiś jest serwer zlagowany, coś mi się wydaje, wiecie? Jakoś tak dziwnie, moim zdaniem,
ten mój Gale atakuje te skrzynki z opóźnieniem. Nie, dobra, jest okej. Myślałem, że jest jakiś zlagowany. Przed chwilą trafiłem na taki serwer, gdzie postacie stały wszystkie w miejscu. Już prawie nas strefa zabiła, bo wszyscy mieli laga. Dobra, on stracił tego ulta. Cofaj się, Jesse. Cofaj, 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 cofaj. Patrzcie, porobiony, na daleko. Jezuniu, jaki on ma zasięg. Dobra, patrz. Co to jest, ból? Co to było? Ból, tak? Dobra, patrz, gościu, huragan, chłopie. A ty coś gadasz. To Rosa, tak, tu są lagi. Normalnie są na tym serwerze lagi. Tylko, że teraz się internet connection nie zapala nam. O Jezu, jaka klepa, ile cube'ów. Nie, to Shelly, odpycham ją. Dobra, ból, ból nas dociska z prawej. O nie, szarże ma szarże. Dobra, odepchałem go na mojego teammate'a, najgorzej. Patrzcie, 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 1300 HP mu zostało wariatowi. Wielkie starcie, ja sam z tym bólem zostałem, tak? Tak, zabiłem. Zabiłem i co to jest, Barley? Ta, ult, ciach. Jeszcze raz, ciach. Gdzie on jest? Pomóż, pomóż gościu, Jesse. Ciach, 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 dawaj, pięknie. Farel wykerował, jak zawsze. Au, 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 łapka do góry. Lecimy dalej. To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać koniecznie, jak wam się podoba Gale, czy już macie go odblokowanego. Tutaj macie filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Mam nadzieję, że jutro, jeżeli zostawicie łapki. Cześć!